zaprezentowaliśmy wykład na temat mechanicznej pszczoły, czyli projektu, nad którym pracujemy teraz w Politechnice Warszawskiej. Tematem głównym i takimi elementami, które chcieliśmy przekazać dzieciom, to były rzeczy związane po pierwsze z tym, do czego w ogóle ma być stosowane urządzenie, czyli co wiąże się z produkcją rolną, czyli produkcją owoców, produkcją tam, gdzie występuje potrzeba procesu zapylania. To, co zrealizowaliśmy w ramach naszego projektu, jakie mamy w ogóle założenia do tego, co chcemy zrealizować w ramach projektu i jakie wiążą się z tym zagadnienia, na przykład rozpoznawania obrazu, działania i funkcjonowania wzroku, jak funkcjonują roboty, czy w jaki sposób są zarządzane. Zaczęliśmy od aerodynamiki, także mieliśmy mieszankę wielu różnych elementów. Mam wrażenie, że sporo z nich wzbudziło zainteresowanie dzieci. Mieliśmy sporo pytań na temat tego, jak konstrukcja funkcjonuje w jakichś szczególnych warunkach, na przykład czy będzie w trakcie deszczu działała, czy inne owady, na przykład szerszenie, mogą zaatakować urządzenie. Także dzieci zaczęły podsuwać nam swoje pomysły co do tego, jak urządzenie usprawnić, jakie są aspekty na przykład ekonomiczne, ile będzie kosztowało urządzenie, ile będzie kosztowało wynajęcie urządzenia. Także mam wrażenie, że cele zostały osiągnięte.